smacznego na pierwszym ognisku w Śródmieściu z okazji niepowtarzalnej daty. 12. No, inicjatywa zimą, ale dzisiaj jest taki jeden dzień szczególny, który zdarza się raz na 100 lat. Trzy takie same liczby w dacie, czyli 12, 12, 12. Nikt z nas nie dożyje następnego takiego dnia i z okazji takiego dnia Rada Wspólnoty Samorządowej Śródmieście oraz ja chcielibyśmy po prostu ten dzień jakoś utrwalić w pamięci mieszkańców Śródmieścia, stąd ten pomysł, żeby w tym dniu zorganizować ognisko. Spotkanie dla mieszkańców, żeby mieszkańcy przy ognisku mogli się spotkać, zjeść kiełbaskę, napić się gorącej herbaty, powspominać. Mamy również różne niespodzianki, tańce z ogniem, będą wyświetlane przeźrocza, zdjęcia mówiące o końcu świata, bo dosyć tak głośno w tej chwili się mówi, że koniec świata się zbliża, więc różne jeszcze niespodzianki mamy i z tego powodu właśnie dzisiaj się spotkaliśmy. Pierwsze ognisko w Rybków, można powiedzieć, w Śródmieściu.